Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska i jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, współautorką podręczników Wychowanie do osobistego rozwoju i właścicielką firmy edukacyjno-szkoleniowej Fit Edukacja. Jeśli mnie znasz, to wiesz, że moją życiową misją jest wprowadzenie kompetencji miękkich do szkół i edukacji dla zdrowia. I wszystko to krąży wokół mojego ukochanego tematu, czyli wychowawstwa i wychowania. Bo według mnie społeczność szkolna jest jak rodzina, z tymi pozytywami i negatywami. I dobrze funkcjonuje tylko wtedy, jeżeli wszyscy członkowie znają swoje oczekiwania, swoje mocne, słabe strony i to, czego chcemy tak naprawdę od tej drugiej osoby. Przygotowuję właśnie nowy projekt na rok 2019, do którego chciałabym Cię zaprosić, do tworzenia jego chciałabym Cię zaprosić. Projekt nosi nazwę Bliżej Szkoły. Chciałabym, aby ukazywały się cyklicznie na moim kanale raz w miesiącu wywiady z dyrektorami szkół, z nauczycielami, pedagogami, psychologami, rodzicami i uczniami po to, aby przybliżyć szkołę jako taką w ogóle każdej z tych grup. Po to, aby każdy tutaj mógł sięgnąć i zobaczyć, przynajmniej w jakimś stopniu wysłuchać oczekiwań innej strony, z którą musi bądź co bądź współpracować. Na przykład taki pedagog może posłuchać tego, jakie oczekiwania co do niego mają nauczyciele, uczniowie, rodzice, dyrektor czy wychowawcy, bo to są zawsze osoby, które muszą tak naprawdę działać i łączyć wszystkie pola i to są najtrudniejsze momenty i takich punktów stycznych w życiu szkoły jest bardzo wiele. Dlatego myślę, że to będzie wartościowa rzecz, jeżeli Wy będziecie aktywnie uczestniczyć w tym projekcie i zadawać pytania, na które faktycznie chcielibyście znać odpowiedź. Bardzo zachęcam do tego nie tylko młodych nauczycieli i nie tylko tych, którzy dopiero będą startować w tym zawodzie, bo myślę, że ich będzie to interesowało najbardziej, ale wszystkich, którzy chcieliby taką jakość pracy w szkole poprawić. Zachęcam do tego też rodziców, uczniów, po to, żeby faktycznie ten projekt był takim realnym lustrem tego, jak szkoła wygląda i jak chcielibyśmy, aby ona wyglądała. Stwórz swoje pytanie lub cały zestaw, jaki masz. Napisz w komentarzu, do kogo to pytanie kierujesz, dla kogo je dedykujesz, na przykład pytanie dla pedagoga, dla psychologa, dyrektora itd. Ja ze swojej strony obiecuję, że każde pytanie wykorzystam, o ile oczywiście ono będzie w takiej normie przyzwoitości i te pytania będziemy wykorzystywać w rozmowach z przedstawicielami różnych grup, które należą do szkolnej społeczności. To nie będzie też wyglądało w ten sposób, że będzie tylko jeden wywiad z pedagogiem czy jeden wywiad z nauczycielem. Tych wywiadów liczę na to, że będzie mnóstwo. Chciałabym też Was prosić o to, abyście może proponowali swoje osoby, swoje typy, nie wiem, może nauczycieli, czy może sami byście się chcieli zgłosić do takich wywiadów w komentarzu. Ja bardzo chętnie będę korzystała z takich propozycji. Mam nadzieję, że ten projekt pozwoli nam lepiej siebie nawzajem zrozumieć i da nam szansę na to, żeby polska szkoła funkcjonowała jeszcze lepiej niż to jest dotychczas. Myślę, że z pewnością to zaowocuje lepszą współpracą, jeżeli będziemy potrafili ze sobą rozmawiać i słuchać siebie nawzajem. Koniecznie podziel się tym filmem z osobą, którą myślisz, że na tym skorzysta albo która będzie chciała wziąć udział w projekcie. Przedstaw go w swojej szkole, może rodzicom, którzy są Twoimi znajomymi, czy jeżeli jesteś uczniem, to może Twoi koledzy też chcieliby w tym wziąć udział. I do zobaczenia w czytelniczych czwartkach i w nowym projekcie Bliżej Szkoły.